Ile kosztuje opłata za brak biletu parkingowego? 50 zł, a może 200. Ten jegomość wywraca normy do góry nogami. Przyjechał do Legnicy przeszło 3 miesiące temu i do dziś nie uiścił opłaty za żaden z kolejnych dni na płatnym postoju, choć skierowano do niego już ponad 100 upomnień. Dla nas to jest takie kuriozum. Pierwszy raz taki człowiek nam się trafił, ale osoba ze Śląska, która trzymała już ten samochód na parkingu na Placu Klasztornym, na parkingu na Świętego Piotra. Kiedyś już ten samochód był pod Urzędem Miasta, teraz znowuż od 19 maja stoi pod Urzędem Miasta. Koszt dotychczasowego postoju? Bagatela, ponad 5000 zł. Pomysłowy właściciel w międzyczasie wymienił koło w swoim samochodzie, ale już na żadne z wezwań nie raczył odpowiedzieć. Miasto ubolewa nad tym faktem i rozkłada ręce. Auta nie można bowiem odholować. Żal jest tym większy, że o miejsce parkingowe, szczególnie w centrum, jest niezwykle trudno. Jest ciężko. Z tego co widzę, jest ciężko, bo jest więcej samochodów jak ludzi. To jest taka prawda. Jest tych miejsc zdecydowanie za mało. Znalezienie miejsca w pewnych godzinach, szczególnie po godzinie 14-15, jest bardzo trudne. Często się przemieścić, żeby coś znaleźć. Mhm. Często. A opłaty pasują panu? Znaczy te opłaty nie są takie drogie, tylko no mówię, tych miejsc jednak jest mało. No, trzeba się troszkę poprzemieszczać, żeby coś znaleźć. Jak już wszyscy ruszą, to... Kierowca, który rzucił wyzwanie nadkaczawskiemu miastu, idzie na rekord Guinnessa. Nie tylko pod względem czasu, jaki jego auto spędziło na płatnym parkingu bez opłat, ale i wysokości tejże zaległości. Niebawem kwota wzrośnie i to nawet do 25 tysięcy złotych za sprawą kosztów komorniczych. Jeżeli my wysyłamy na pojedynczy bilet za 50 zł do komornika i komornik policzy swoje koszty, no to już wychodzi 250 zł przynajmniej. Na tych upomnień jest ponad 100. Jak podaje ratusz, na jednego legnickiego kierowcę przypadają dziś 2 zarejestrowane samochody. Płatnych miejsc parkingowych czeka natomiast tylko 1000. Przypadki jak ten zmotoryzowanego Ślązaka miasto chce zatem jak najszybciej eliminować. Pytanie brzmi jednak, czy jest on wypłacalny? Przeczucie podpowiada, że na potwierdzenie tej informacji trzeba będzie czekać kolejne miesiące.